Pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, znowu poniedziałek, nowy tydzień. Z entuzjazmem chcemy się obudzić dla Chrystusa. Podejmij taką decyzję. Ten tydzień będzie cały dla Boga. Wszystko dla Chrystusa. Dla Niego się budzę, dla Niego żyję. Dzisiaj Ewangelia jest o miłosiernym Samarytaninie i mamy dzisiaj też wspomnienie w kościele świętej Faustyny Kowalskiej. Ta Ewangelia o miłosiernym Samarytaninie pokazuje, że ten okazał miłosierdzie, który dał czas. Czas drugiemu człowiekowi. I Faustyna, święta Faustyna jest kobietą, która dała czas ludzkości. Słyszała głos od Boga, słyszała, co ma powiedzieć światu o miłosierdziu Bożym. To nie było za łatwo przyjmowane. To w tamtych czasach było odrzucane wręcz. Później ksiądz Michał Sopoćko walczył z tym, co święta Faustyna otrzymała od Pana Jezusa. Ale święta Faustyna otrzymała bardzo konkretne przekazy, z których nic się nie wydarzyło. Nie zobaczyła święta miłosierdzia, nie zobaczyła otwartości w kościele na miłosierdzie, nie zobaczyła kult obrazu Jezusa Miłosiernego. To wszystko później było u księdza Michała Sopoćki. Była osobą, która przekazuje coś, nie widzi owoców i umiera chorując w wieku 33 lat. Można powiedzieć, życie z porażkami, a jednocześnie my widzimy życie święte dla drugiego człowieka. Tym bliźnim dla Faustyny był każdy z nas. Była wierna Chrystusowi, żeby pełnić Jego wolę i przekazać światu to, co Chrystus chciał. Kochani, do tego jesteśmy wezwani, aby pełnić wolę Bożą, aby pokazać światu to, do czego Chrystus nas zaprasza. Ma każdy z nas swoją misję. Masz pracę, masz rodzinę, masz swoją wspólnotę. Wzbudźmy dzisiaj pragnienie, chcę służyć drugiemu człowiekowi. Chcę służyć dla drugiego. Miejcie fantastyczny dzień i fantastyczny tydzień. Dzisiaj w Łodzi jest spotkanie całego Episkopatu i msza święta wieczorem w katedrze na rozpoczęcie obchodów stulecia naszej archidiecezji. Także w Łodzi świętujemy, ale świętuje też w ten sposób cały Kościół. Zachęcam, żebyście subskrybowali tutaj nasz kanał Mocni w Duchu Dzieciom. Już teraz programy są cały czas nagrywane nowe, także powiedzcie o tym też swoim dzieciakom, pociechom, aby korzystały z tego dobra, które Wam dajemy. Kciuk w górę i zapraszam do posłuchania tego teledysku z Panem Bogiem.